Sądro Janowy, w Radzeniu Podlaskim, w składzie tutaj obecnym, po rozpoznaniu na rozprawie z udziałem prokuratora sprawy Wojciecha Michała urodzonego syna oskarżonego o czyn z artykułu 155 Kodeksu Karnego orzeka. Oskarżonego Wojciecha uznaje za winnego tego, że w dniu 20 lipca 2020 roku około godziny 22 w Wyrykach województwa lubelskiego w obwodzie łowieckim nr 90 koła łowieckiego Ponawa nr 48 w okolicy Ambony Myśliwskiej nr 94 nieumyślnie spowodował śmierć Zbigniewa Czegusa w ten sposób, że w czasie polowania na dziki strzelił z broni myśliwskiej pociskiem półpłaszczowym do nierozpoznanego celu w zbożu, w którym znajdował się Zbigniew Czegus, trafiając wyżej wymienionego i powodując u niego obrażenia skutkujące zgonem, to jest czynu wyczerpującego znamiona przestępstwa z artykułu 155 Kodeksu Karnego i za to na podstawie artykułu 155 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 4 paragraf 1 Kodeksu Karnego skazuje go na karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na podstawie artykułu 69 paragraf 1 i 2 Kodeksu Karnego i artykułu 70 paragraf 1 punkt 1 Kodeksu Karnego przepisy w brzmieniu obowiązującym w czasie popełnienia przestępstwa w związku z artykułem 4 paragraf 1 Kodeksu Karnego wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu na okres 3 lat tytułem próby. Na podstawie artykułu 72 paragraf 1 punkt 1 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 4 paragraf 1 Kodeksu Karnego zobowiązuje oskarżonego do pisemnego informowania sądu o przebiegu okresu próby poprzez sporządzanie co 6 miesięcy pisemnych sprawozdań. Na podstawie artykułu 71 paragraf 1 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 4 paragraf 1 Kodeksu Karnego orzeka wobec oskarżonego grzywnę w ilości 300 stawek dziennych, ustalając w oparciu artykuł 33 paragraf 3 Kodeksu Karnego wysokość stawki dziennej na kwotę 40 zł. Na podstawie artykułu 44 paragraf 5 w związku z paragrafem 2 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 230 paragraf 2 KPK zwraca Andrzejowi dowód rzeczowy w postaci sztucera myśliwskiego WR opisany w wykazie dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych nr 1 łamane przez 180 łamane przez 12 pod pozycją 12 wraz z pokrowcem i lunetą przechowywany w Komendzie Powiatowej Policji we Włodawie. Na podstawie artykułu 230 paragraf 2 KPK zwraca Wojciechowi latarkę opisaną w wykazie dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych pod pozycją 2, nóż opisany w wykazie dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych pod pozycją 2, bluzę koloru czarnego opisaną w wykazie dowodów i śladów kryminalistycznych pod pozycją 6, czapkę opisaną w wykazie dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych pod pozycją 7, lornetkę Delta Optical opisaną w wykazie dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych pod pozycją 8. Na podstawie artykułu 230 paragraf 2 KPK zwraca Anieli Czegus, nóż opisany w wykazie dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych pod pozycją 5, lornetkę marki Nikon opisaną w wykazie dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych pod pozycją 9, czapkę koloru jasnego opisaną w wykazie dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych pod pozycją 10, okular lornetki opisany w wykazie dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych pod pozycją 18. Na podstawie artykułu 231 paragraf 1 KPK składa do depozytu sądowego butelkę opisaną w wykazie dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych pod pozycją 16. Na podstawie artykułu 618 paragraf 1 punkt 11 KPK paragrafu 4 ustęp 1 i ustęp 3 paragrafu 17 ustęp 2 punkt 3 punkt 7 i paragraf 20 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu w związku z paragrafem 22 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu zasądza od Skarbu Państwa na rzecz pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej Anieli Czegus, adwokata Pawła Szycha, prowadzącego kancelarię adwokacką w Radzeniu Podlaskim kwotę 1653 zł 12 groszy. W tym należny podatek VAT tytułem pomocy prawnej udzielonej oskarżycielce posiłkowej przed sądem pierwszej instancji.
Na podstawie artykułu 63, paragraf 1 i 5 kodeksu karnego, w związku z artykułem 4, paragraf 1 kodeksu karnego, na poczet orzeczonej kary grzywny zalicza oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w postaci zatrzymania od dnia 20 lipiec 2012 roku godzina 22.30 do dnia 21 lipiec 2012 roku godzina 17.35, to jest 2 dni. Na podstawie artykułu 627 KPK zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa 2700 zł tytułem opłaty i 30 tysięcy zł tytułem częściowego zwrotu wydatków, zaś na podstawie artykułu 624 paragraf 1 KPK w pozostałym zakresie zwalnia oskarżonego od obowiązku zapłaty wydatków. Proszę sobie usiąść. Sąd krótko umotywuje wyrok. Sąd ustalił, że w dniu 20 lipca 2012 roku Wojciech Zbigniew Czegus przebywali na polowaniu indywidualnym w miejscowości Wyryki. Polowanie zaplanowane było od godziny 19 do 23. Wojciech miał pozwolenie na odstrzał jednego dzika o wadze 50 kg. Polował ze zwyżki myśliwskiej, Zbigniew Czegus zaś z usytuowanej naprzeciw ambony. Teren, na którym polowani myśliwi, był częściowo zalesiony, częściowo zaś stanowiły go pola uprawne porośnięte zbożem. Po zapadnięciu zbierzku Wojciech namierzył i oddał strzał do dzika. Przypuszczając jednak, że chybił, nie poszukiwał zwierzyny celem jej podjęcia czy uśmiercenia możliwie szybko, do czego był zobowiązany zgodnie z przepisami rozporządzenia określającego warunki polowania. Następnie Wojciech prowadził dalszą obserwację terenu, zlokalizował dziki, obserwował je przez lornetkę. Zwierzęta oddalały się, jak wyjaśnił oskarżony, powoli do przodu, czyli w kierunku od zwyżki do ambony. Widoczność była mniejsza, ale kształty były widoczne, tak wyjaśnił oskarżony. Przez pewien czas oskarżony prowadził obserwację przez lornetkę, po czym podjął sztucer, zlokalizował cel i oddał strzał, w następstwie którego śmierć poniósł Zbigniew Czegus. Powyższe ustalenia sąd poczynił częściowo na podstawie wyjaśnień oskarżonego i na podstawie dowodów z dokumentów. Jednocześnie na podstawie dowodów z opinii biegłych i częściowo wyjaśnień oskarżonego sąd ustalił, że strzał oddany przez Wojciecha był strzałem oddanym do celu nierozpoznanego, a nastąpiło to na skutek naruszenia przez oskarżonego reguł ostrożności obowiązujących na polowaniu indywidualnym w godzinach nocnych. Między naruszeniem zasad ostrożności a skutkiem w postaci śmierci Zbigniewa Czegusa istnieje bezpośredni związek przyczynowy. Sporządzone w sprawie opinie biegłych z zakresu myśliwstwa mają wprawdzie pewne mankamenty, jednakże nie można ich całkowicie zdyskredytować, zwłaszcza gdy zestawi się z wnioskami płynącymi z opinii biegłych z zakresu medycyny sądowej i Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce. W ocenie sądu ostatnia ze wskazanych opinii wyklucza wersję, że oskarżony celował do prawidłowo rozpoznanego celu, czyli dzika, a Zbigniewa Czegusa trafił przypadkowo na skutek rykoszetu. Charakter obrażeń pokrzywdzonego, właściwości pocisku półpłaszczowego, za pomocą którego oddany został strzał, przekonują o tym, że strzał oddany był wprost, bezpośrednio do Zbigniewa Czegusa, a pocisk trafił w zawieszoną na jego szyi lornetkę, a następnie spowodował ranę środkowego nadbrzusza z obrażeniami skutkującymi zgonem Zbigniewa Czegusa. W ocenie sądu do powyższego doszło z tej przyczyny, że Wojciech zaniedbał obowiązek dokładnego rozpoznania celu. Cel rozpoznany przy polowaniu na zwierzynę jest to cel pozwalający na określenie gatunku zwierzęcia, koloru jego sierści, cech świadczących o płci czy o wadze zwierzęcia. Oskarżony miał przecież pozwolenie na odstrzał jednego dzika o wadze do 50 kg. Oddając strzał, znajdował się, jak wyjaśnił, w niewygodnej pozycji, w warunkach, kiedy w ogóle oddanie przez niego drugiego strzału nie było uprawnione, bez liczenia się z obecnością człowieka w polu celowania przez lunetę sztucera. W ocenie sądu oskarżony oddał strzał, jak sam wyjaśnił, do kształtu, innymi słowy, jak określają to myśliwi, do plamy, w miejsce, które wcześniej obserwował przez lunetę. Myśliwy skierował broń i oddał strzał w kierunku celu nierozpoznanego należycie, którym okazał się Zbigniew Czegus, znajdujący się w pozycji wyprostowanej bądź zbliżonej do wyprostowanej, w łanie zboża, nad którym jego sylwetka górowała, zwłaszcza gdy zważy się na wysokość zboża określoną na nie mniejszą niż metr.
Oskarżony nie dokonał definitywnego i ostatecznego rozpoznania celu, choć miał ku temu obiektywne możliwości. Znał teren, polował uprzednio na nim, był myśliwym od pewnego czasu, brał udział w polowaniu, znał zasady obowiązujące na polowaniach, był należycie wyposażony, miał lornetkę, lunetę. Możliwość popełnienia czynu zabronionego oskarżony mógł przewidzieć, jego zaniechanie i zaniedbanie w tym zakresie skutkowało jednak śmiercią Zbigniewa Czegusa, a tym samym realizacją znamion przestępstwa z artykułu 55 Kodeksu Karnego. Wymierzając oskarżonemu karę, sąd dostosował tę karę do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu przypisanego oskarżonemu. Wziął także pod uwagę rodzaj naruszonych przez oskarżonego reguł ostrożności, których zachowanie mogłoby zapobiec skutkowi, który spowodował. Za adekwatną w tych okolicznościach sąd uznał karę wnioskowaną przez prokuratora, to jest karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Jednocześnie sąd doszedł do przekonania, że wystarczającym dla osiągnięcia celów kary zapobiegawczych i wychowawczych będzie wymierzenie kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Oskarżony jest osobą niekaraną, prowadzi ustabilizowany tryb życia i wprawdzie, co jest realizacją przysługującego mu prawa do obrony, negował swoją winę, ale bezpośrednio po zdarzeniu podjął działania mające na celu natychmiastowe udzielenie pomocy pokrzywdzonemu i również ułatwienie karetce pogotowia zlokalizowanie Zbigniewa Czegusa, reanimował Zbigniewa Czegusa. Ponadto, gdy zważy się na odnotowaną w protokole przesłuchania oskarżonego przez prokuratora emocjonalną reakcję oskarżonego w trakcie składania wyjaśnień, w ocenie sądu uprawnionym jest wnioskowanie, że warunki i właściwości osobiste oskarżonego pozwalają uznać, że kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania jest wystarczająca ku temu, by osiągnąć wobec oskarżonego cele kary. Sąd wyznaczył okres próby na 3 lata. Jest to w ocenie sądu czas niezbędny ku temu, by zweryfikować postawę oskarżonego. W tym celu nałożono również obowiązek pisemnego informowania sądu o przebiegu okresu próby. Na zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności pozwalały przepisy obowiązujące w dacie popełnienia oskarżonemu przypisanego czynu. Przepisy te są dla oskarżonego korzystniejsze i te przepisy sąd zastosował. Ponadto sąd wymierzył oskarżonemu 12 tysięcy złotych kary grzywny celem wzmocnienia dolegliwości karnej. Oskarżony ma stałe źródło dochodu. Może zatem w ocenie sądu tę grzywnę uiścić. Na poczet grzywny zaliczono zatrzymanie zgodnie z przelicznikiem określonym w ustawie. Ponadto sąd rozstrzygnął również wyrok o dowodach rzeczowych, między innymi zwracając te dowody rzeczowe osobom uprawnionym, to jest oskarżonemu i spadkobiercy zmarłego pokrzywdzonego Anieli Czegus. Rozstrzygnął sąd o dowodzie rzeczowym w postaci sztucera myśliwskiego, z którego oddany został strzał do Zbigniewa Czegusa. Ten sztucer sąd zwrócił Andrzejowi Huziorowi, właścicielowi broni. Oskarżony był jedynie użytkownikiem tego sztucera. Z Andrzejem Huziorem miał zawartą pisemną umowę użyczenia broni. Stąd też przedmiot ten, pomimo że służył do popełnienia przestępstwa, nie podlega przypadkowi, gdyż nie byłaby to w istocie dolegliwość dla oskarżonego, a jedynie dla właściciela broni. Zasądził sąd opłatę od kary, część wydatków. Obciążenie oskarżonego całością wydatków byłoby w ocenie sądu zbyt dolegliwe, zważywszy na ilość opinii specjalistycznych i koszt tychże opinii przeprowadzonych w sprawie. Wydatki są wysokie, a jak wspomniano, całkowite obciążenie oskarżonego w ocenie sądu byłoby zbyt dolegliwe. Pomimo złożonego przez oskarżycieli posiłkowych i prokuratora wniosku o zadośćuczynienie, sąd nie orzekł o zadośćuczynieniu, ponieważ z akt sprawy wynika, że zadośćuczynienie było przedmiotem innego postępowania. Aniela Czegus nadto oświadczyła, że częściowo otrzymała należność z ubezpieczenia. Ten wyrok nie jest prawomocny. Można się od niego odwołać. Żeby się odwołać, należy w pierwszej kolejności, w terminie 7 dni licząc od dnia dzisiejszego, wnieść wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku, a po doręczeniu wyroku wraz z uzasadnieniem biegnie 14-dniowy termin na złożenie apelacji. Apelację wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego
w Radzeniu Podlaskim. Taki sam termin biegnie również dla prokuratora, oskarżonego i obrońcy nieobecnych na ogłoszeniu wyroku. To wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję.